Cześć kochani, tu Agnieszka i robimy dzisiaj mierzymy z Zary. Mam kilka zamówień, 4 albo 5, bo jak wiecie, jeżeli są wyprzedaże w Zarze, a część z tych rzeczy jest z wyprzedaży, no to ciężko coś dopaść, ciężko zrobić tak, żeby wybrać sobie wszystko, co się chce z tej wyprzedaży i zrobić jedno zamówienie, bo te rzeczy znikają, pojawiają się itd., itd. Więc tak, trochę też wydałam na wysyłki, no ale dobra. I słuchajcie, mam dzisiaj zarówno rzeczy z wyprzedaży, polowałam na jedną konkretną rzecz, ale mam też parę innych ciekawostek i mam też... Kirosław, cześć, wyspałeś się? I mam też rzeczy z nowej kolekcji, z nowych kolekcji, które się niedawno pojawiły na stronie. Także myślę, że będzie dosyć ciekawie, więc jeżeli jesteście zainteresowane tym, co się tutaj wydarzy, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Możecie zostawić kciuka w górę, jeżeli Wam się będzie podobało i subskrybować kanał. Również możecie śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, zaczynamy. Tak, dokładnie 5 zamówień. Dokładnie 5 zamówień. Zacznijmy od... torby numer 1. I ja się zawsze zastanawiam, ja wiem, że to tak ładnie i w ogóle wygląda, ale why? Po co marnować kolejny papier? No ale dobra, i widzę, że tutaj mam rzeczy z nowej kolekcji, więc zaczniemy może od tego. Pierwsza rzecz, którą mam, jest taka. Jest zielona, jest piękna, aczkolwiek wydawało mi się na stronie Zary, że ten kolor będzie troszeczkę bardziej soczysty i troszeczkę intensywniejszy. I to jest, słuchajcie, to nie jest bluza, to jest sukienka. Sukienka bluzowa z kapturem, taka midi bodajże do połowy łydki, dresowa totalnie właśnie w takim zielonym kolorze. I stwierdziłam, że coraz więcej pojawia się właśnie takich ciekawych dla mnie rzeczy dresowych, ale w tych dłuższych wydaniach, bo nie wiem, czy zauważyłyście, ale jest coraz więcej teraz właśnie im bliżej wiosny bluz na przykład dresowych, ale takich długich, takich wiecie, płaszczowych bardziej. I tak samo właśnie jest z sukienkami. Jak zobaczyłam tą sukienkę zieloną, to stwierdziłam, że kurczę, piękny kolor, ja tak lubię zielony, więc zmierzymy po prostu, zamówię i zmierzymy i zobaczymy. Z tego co czuję, to ten dresik jest taki dosyć cienki. To nie jest gruby dres. I tutaj mamy 100% bawełny i to kosztuje 89,90, więc całkiem sporo z jednej strony, a z drugiej strony może nie jakoś tak wielce, dużo jak na sukienkę. Wiadomo, że cena to jest kwestia bardzo indywidualna, jak dla kogo. Wydaje mi się, że jak na taką rzecz to jest dosyć sporo, ale ogólnie jak na sukienkę nie za bardzo, no może w ten sposób. Także tak, szczerze to nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miała sukienkę taką właśnie dresową z kapturem, więc bardzo mnie ta rzecz zaciekawiła. No i ten kolorek. Kolorek jest po prostu prześliczny. Także mierzymy. Dobra, założyłam, ale jeszcze się nie widziałam i popatrzcie. Znalazłam, wzięłam po prostu pudełko, otworzyłam pierwsze, lepsze i okazało się, że tam są moje piterki, kajzerki ukochane, więc wreszcie nie mierzę do czarnych adidasów GS-a, jak przez parę ostatnich filmów, takie lżejsze rzeczy. Dobra, słuchajcie, patrzę. Co by powiedzieć na ten temat? Niby fajne, niby luźne, ale trochę takie... Kurczę, nie wiem co sądzić, wiecie? Szczerze to niby fajna jest ta sukienka, podoba mi się i są kieszenie, więc bardzo duży plus jak dla mnie. Ale jakoś tak nie przekonuje mnie chyba ta długość i ta szerokość może... W tym fasonie powinnam mieć troszkę mniejszy rozmiar, bo jest taka mocno worowa, nie? Taka przytłaczająca. Czekajcie, założę na mojego szalonego dzisiejszego bobka kaptur. Nie wiem, czy nie wyszliśmy z kadru z tym bobkiem, ale dobra. Także, kurczę, kolor jest piękny, ale chyba sobie ją daruję, wiecie? Obrócę się jeszcze, żebyśmy mogły zobaczyć. No z boku wygląda fajnie, pokażę Wam jeszcze z tyłu. Jak włożę ręce do kieszeni, to pupek, no ale to pomijam to, że pupek, bo mogę dać ręce też luźno, ale ona jest taka wielka, taka przytłaczająca moim zdaniem za bardzo. Ale bądźmy dobrej myśli, bo jeżeli pojawiło się w postaci sukienki taka piękna zieleń w Zarze, to może się pojawią jakieś bluzy albo dresiki w tym kolorze i wtedy na to postawię, a sukienkę sobie daruję. Za bardzo jest taka lojba. Ja lubię lojby, ale... No nie w takim wydaniu. Mimo, że kolor jest cudowny i bardzo mi się podoba, to chyba jednak sobie, wiecie, daruję. Jeszcze zauważyłam jedną rzecz, że ona mnie ciągnie do tyłu. Tak jakby ta część tutaj ciągnie wszystko do tyłu, więc cały czas jest takie... Już przez ten czas, jak zaczęłam do Was gadać.
Także tak, no sukienkę sobie daruję. Co w ogóle sądzicie? Lubicie loiby tak jak ja? I czy loiba w takim wydaniu to już jest too much dla Was, tak jak dla mnie? Czy byście założyły? Piszcie, idziemy dalej. Druga rzecz, która była w tej pace, to jest z kolei spódnica. I tu już mi się nie za bardzo to podoba, bo na stronie znowu sklepu kolor był bardziej intensywny, a tu mamy taki przygaszony, szarawy błękit, więc nie do końca mnie to przekonuje. Natomiast ta spódnica to też jest nowa kolekcja. Ona kosztuje 59,90, rozmiar M. I ona jest w kilku kolorach. Jest, widziałam też w bieli, chyba w ekri. Także jeżeli fasonowo będzie fajna, to jest znowu taka midi na szerszym ściągaczu tutaj u góry. Jeżeli fasonowo będzie fajna, to po prostu zobaczę inne kolory. Także coś takiego. I widzicie, tutaj jeszcze ma rozcięcie z tyłu. I mamy ściągacze, rozmiar M, to już powiedziałam, zobaczymy jeszcze skład, ale przypuszczam, że tutaj też jest 100% bawełny i powiedziałabym, że to jest mniej więcej takiej samej grubości jak ta sukienka, czyli nie za grube. Nie, tutaj mamy troszeczkę inaczej, 66% to jest bawełna i 34% to jest poliester. Także taka rzecz. Wydaje mi się, że do takich właśnie krótszych kurtek na wiosnę, w takim bardziej athleisure stylu, takim casualowym, może to fajnie siąść, natomiast tak jak mówię, no ten kolor nie podoba mi się, teraz jak wyciągnęłam. Nie, za blady jest dla mnie i taki za bardzo rozmyty, ale zmierzmy. Dobra, słuchajcie, to teraz ta spódniczka i tak jak powiedziałam, mam ją w rozmiarze M i wydaje mi się, że mogłabym chyba jednak mieć L-kę, bo ona chociaż w sumie to jest taki ten, gdzie dresik, więc to się rozciągnie, ale jak na razie to jest taka dosyć odznaczająca się. No tak, rozciągnie się na pewno. I założyłam ją po prostu do luźnego swetra. Właśnie do swetra, do bluzy, ewentualnie bym ją nosiła, ale to co Wam powiedziałam wcześniej, no po prostu kolor nie do końca mi pasuje. Jakiś taki jest. Mimo, że lubię takie kolory, to wolę je przy twarzy może, o, w ten sposób, bo mam takie rzeczy w takim zgaszonym błękicie, a tutaj liczyłam jednak, że ten niebieski będzie troszkę taki bardziej niebieski, nie szarawy. Także tak się to prezentuje. Fajne jest to rozcięcie z tyłu całkiem. Tak dodaje troszeczkę zgrabności, smukłości, znaczy nie smukłości, tylko takiego powietrza tej spódnicy, może w ten sposób. Lekkości, o. Także tak się to prezentuje. I na pewno ją zwrócę, być może jak będę ją zwracać właśnie w Zarze, to zobaczę sobie w takim kolorze, bo chyba też w takim właśnie kolorze są. Bo to jest fajne, bo to jest dresowe, więc nie jest prześwitujące. I siadłaby mi właśnie w takim bardzo jasnym kolorze spódnica, która nie będzie prześwitująca, która będzie taka chillowa. Więc się przyjrzę i możliwe, że zmierzę też rozmiar większy po prostu. I zobaczymy, jak będzie wyglądać. Bo ten wygląda spoko tutaj, ale tutaj widzicie, co się dzieje? Tu się opina, a tu się rozluźnia. To tak nie może być. Ta linia powinna być w miarę jednolita, a nie, że tak jest tak i od tego idzie prosto. Także no chyba ten rozmiar nie dla mnie, albo musiałabym ją rozciągnąć. No ale się nie przekonam w ten sposób na razie, bo to będzie szło do zwrotu. Co sądzicie w ogóle? Fajne? Lubicie też taki styl dresikowy, nie tylko w wydaniu spodni, czy nie? Idziemy dalej. Kolejny wór. Bierzemy się za kolejny wór. I co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Czekajcie, muszę ten papierek otworzyć. Koszula żółta, cytrynkowa. Czekajcie, odłożę drugą rzecz. Cytrynkowa koszula, taka trochę śliska w dotyku, ale ona jest przeskalowana i z krótszym rękawem. Zaraz Wam pokażę. Rozmiar M i chyba 29 zł z wyprzedaży właśnie. O, to mi się podoba, zaraz Wam powiem dlaczego. Tak, kolor jest taki jasno cytrynowy. Swego czasu, odnośnie tego, że kolorem roku Pantone jest między innymi żółty kolor, swego czasu robiłam film o tym, jak dopasować do siebie żółty kolor, do karnacji. Bo przyjmuje się, że nie każdemu żółty pasuje. I owszem, ale możemy to zawsze podrasować czy pomadką intensywniejszą, makijażem, innymi rzeczami, które mamy na sobie. Natomiast tak, ja Wam od razu powiem, że to nie jest moja żółć, bo moja żółć jest cieplejsza. I jak to sprawdzić? Jeżeli bardziej pasuje Wam srebro, to będą żółte, ciepłe kolory Wam bardziej pasowały, czyli odwrotnie. A jeżeli bardziej pasuje Wam złoto, to będą chłodniejsze żółcie dla Was. Natomiast są też takie typy urody, które mogą i nosić złoto, i nosić srebro, i wtedy mogą nosić też każdą żółć. Natomiast no, nie, dla mnie to nie jest do końca mój kolor, tak jak powiedziałam, tak mi się wydaje. Ale być może, no nie wiem, bo wiecie, o, jakieś plamki tutaj widzę są.
Kurczę, no trudno, ale takie malutkie. Może się to zmyje. No nie wiem. Nie wiem, czy to zobaczycie w ogóle, jak pokażę. Nie zauważyłam tego wcześniej, no bo nie miałam kiedy. Nie wiem, czy to widać, czy nie. No ale dobra, w każdym razie. To jest taka przeskalowana koszula, dłuższa. I widzę, że ma taki fajny ściągacz z tyłu, czyli nie będzie taka może totalnie prosta. Ma z przodu kieszonki, ma z przodu zapięcie. Więcej kwestii odnośnie żółtego koloru w tamtym filmie jest. Tutaj Wam tylko tak powiedziałam, wiecie, troszeczkę, taki teaserek. I zobaczymy, co mamy w składzie, bo już nie pamiętam. Tutaj mamy 80% poliestru, 15% bawełny. Nie pamiętam, po prostu nie sprawdziłam, wiecie. Nie sprawdziłam. Teraz dopiero, jak przeczytałam ten skład, to sobie uświadomiłam. Dół jest taki zaokrąglony, z taką zaszewką dodatkową. I znowu, troszeczkę mnie ten skład teraz tak wybił, że tak powiem, zbił z pantykału. Dawno tego nie słyszałam i dawno tego nie mówiłam. Tutaj mamy jeszcze ukryte guziczki, czyli coś, co ja bardzo cenię, bo nie lubię za bardzo guzików, jak wiecie. Także tak się to prezentuje. I rękawki są krótsze. Mierzymy. Wiecie co? Mnie się to podoba. Aha, muszę jeszcze to zapiąć trochę, tutaj takie rozmymlane jest. Podoba mi się ta koszula. Podoba mi się. Jest taka luźna, długa, podobna do takiej pomarańczowej, a zresztą tu będzie dla Was też dzisiaj hit, ale dobra. Podobna do takiej pomarańczowej, którą mierzyłam swego czasu, ale to jest fajne, że ona ma tutaj takie odcięcie, to marszczenie i przez to nie jest taka, wiecie, szpitalna, taka, no wiecie, o co mi chodzi. No, także zestawiam ją z jasnymi jeansami. Fajnie to wygląda według mnie, tak na chillu. Szkoda tylko, że ten skład jest taki do D. Patrzyłam jeszcze na te kropeczki z tyłu i nie widać ich jakoś tak strasznie. Myślę, że to się może sprać. I nie wiem, czy nie straciliśmy na chwilę ostrości. Jeżeli tak, to Was przepraszam, bo jak się odwracam tyłem i aparat nie widzi mojej twarzy, to po prostu traci ostrość. Czasem ją odzyskuje, a czasem nie. Taki jest kapryśny. Ostatnio widziałyście na filmie. Chyba z Beszki właśnie, że jak mierzyłam spódnicę, to straciło ostrość i hej, ja tam jeszcze się produkowałam przez jakieś 2 minuty i wszystko było nieostre, musiałam wyciąć. Tak, ale to mi się podoba. Podoba mi się. I może nie jest to kolor, Jezu, dla mnie idealny, przepraszam, mój bobek do poprawy. Może nie jest to kolor dla mnie idealny, ale fajnie się w tym czuję, wiecie? Także może nie w ten sposób, jak rozłożyłam ręce i to jest takie czt, ale fajnie się w tym czuję. Bo może przez te krótsze rękawy jest też tak, że to wygląda lżej niż tego typu koszule właśnie takie dłuższe. Coś tutaj jest niezaprasowane, w sensie pomięte i się dziwnie trochę odginają te rękawki. No ale wierzcie mi na słowo, że jak się to wyprasuje, to myślę, że będzie dobrze wyglądać. Także taka jest. Jest shoulder approved, zdecydowanie. Podoba mi się i myślę, że sobie ją zostawię. Co sądzicie Wy? Co sądzicie o kolorze, co sądzicie o fasonie? Myślę, że spoko. Jeszcze pokażę Wam raz z tyłu i ja sobie też później zobaczę przy montowaniu filmu. Także ja jestem za tym, żeby ją zostawić. Idziemy dalej. I druga rzecz z wora to są cekiny. I ja tą spódnicę, bo to jest spódnica, obczajałam już dużo, dużo wcześniej. Jakoś potem o niej zapomniałam, a teraz sobie przypomniałam, jak ją zobaczyłam na wyprzedażach. To jest spódnica midi, niebieska, błękitna, syrenowa z cekinami. I cekiny są przeźroczyste, tak mi się wydaje, a nie, są błękitne. No i materiał też jest błękitny. Wiem, że to nie jest praktyczna rzecz, ale widzicie, rozcięcie też z tyłu. Ale to jest coś, co ja noszę od czasu do czasu, na przykład, no teraz ostatnio nie za bardzo, ale na jakieś takie wieczorne wypady z koleżankami, tak żeby sobie dodać trochę glamour. Takie rzeczy wbrew pozorom całkiem fajnie wyglądają zestawione na przykład z jeansową kataną i ze sneakerami. W takim, wiecie, przełamanym stylu. I tutaj wzięłam rozmiar L. Zrobiłam zamówienie najpierw z M-ką, ale je anulowałam, bo wydawało mi się, że no kurczę, u mnie spódnice to jednak zawsze są L-ki w tej Zarze, więc stwierdziłam, że zaryzykuję z L-ką. Czuję, że to jest troszkę rozciągliwe i rozmiarowo myślę, że może być trochę luźna, aczkolwiek nie jestem przekonana co do tego. Tu widzę 199 cena, a ja ją kupiłam na wyprzedaży za 39,99. Także taka, no pięknie to wygląda, taka syrenka. No, mierzymy. No, popatrzcie, jeszcze jedne buty, bo w tym pudełku były dwie pary butów, bo ja wszystko przemieszałam teraz, jak sprzątałam na jesieni zimę. I słuchajcie, ta spódnica wygląda tak. I ona rzeczywiście mogłabym mieć chyba rozmiar M, bo ona jest troszkę
luźniejsza niż być powinna. W ogóle tak dziwnie tutaj odstaje po bokach, ale ja to oleję, bo ona mi się i tak bardzo podoba. W takich zestawieniach właśnie. Ja pamiętam, że mam taką, tylko że taką różową, opalizującą właśnie w tym stylu spódnicę i normalnie w niej chodziłam właśnie do denimowej kurtki, jakiejś jasnej bluzki i dokładnie do tych adidasków, sliponów. I szczerze to zostawię sobie ją. Podoba mi się. Jest w niej coś, co mi się podoba, mimo tego dużego rozmiaru. Jest jakaś taka, chociaż kurczę, czekajcie, bo się muszę zastanowić. Bo tutaj dosyć mocno odstaje, ale czemu to tak jest? Tu nie ma żadnych zamków. To tak ma być? Teraz jak tak patrzę, widzicie to, nie? Takie dziwne zaszycie i takie dziwne tutaj, bo jakby to było obcisłe, ale to nie jest rozciągliwe w ogóle. No nie wiem, jeszcze się może zastanowię w takim razie, przemyślę 10 razy, ale generalnie no sama w sobie bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba ten efekt takiej rybiej łuski, no bo tak naprawdę taki efekt nam to daje. Z tyłu wygląda w ten sposób, rozcięcie jest takie no dość, nie? Dosyć długie, tak naprawdę na krótką spódnicę się robi przez to rozcięcie, ale podoba mi się, no podoba mi się, coś mi się w niej podoba. Także będę się zastanawiać. Dawajcie znać, co wy sądzicie. Bo tutaj długość znowu też jest taka no dosyć kłopotliwa, powiedziałabym. Ale jest w niej coś, co kurczę mnie bierze. Piszcie, co sądzicie. Czy powinnam według was zostawić, czy oddać. I idziemy dalej. Kolejny wór, kolejna rzecz. No właśnie. Muszę te wory tutaj odkładać. Dresik. Dresik w bardzo jasnym, nudziakowym kolorze. I właśnie to jest to, na co polowałam. I ten jest z wyprzedaży. Kosztował 20,99 albo 39,99. Nie wiem, wiem, że teraz kosztuje 29,99 albo 90 samo. I mam go w rozmiarze M. Taki nudziaczkowy ze ściągaczem na dole. I szczerze, to tak się zastanawiałam, czy go brać, bo on ma jeszcze tutaj taki panel z boku, taki jakby lampas i ta struktura materiału na tym panelu jest troszkę inna, jest taka prążkowana. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć mimo lampy i dlatego się tak trochę wahałam, ale stwierdziłam, że w sumie to nie jest jakaś strasznie duża kasa, więc zaryzykuję. Jako, że udało mi się dopaść rozmiar M, to po prostu ten rozmiar M zamówiłam. Ja bardzo lubię chodzić w dresikach. Nauczyłam się przez ostatnie parę miesięcy właśnie śmigać w różnych takich joggerkach. No, w lecie też w sumie chodziłam, tylko że w materiałowych. A teraz właśnie jak się zrobiło chłodniej, to dużo śmigam w takich bawełnianych joggerkach i fajnie się w tym czuję. Po prostu jest mi wygodnie, luźno, więc myślę, że to jest dobre, jeżeli to będzie dobre, dobry zakup. 95% to jest bawełna i 5% to jest elastan, więc składowo też spoko. Już wam mówiłam, że swego czasu, chyba to były w ostatnim zerowym Mierzymy, zamówiłam takie joggery jasne, dzianinowe, ale zamówiłam dwie pary, jasne i ciemne. I ciemne zaczęłam nosić, no i one się niestety mechacą, więc jasne były też prześwitujące, odesłałam je. I właśnie na kanwie, że tak powiem, tych poszukiwań, że chcę coś takiego, tylko troszkę innego, dopadłam te joggery. I słuchajcie, dzisiaj mam trzy pary bardzo podobnych joggerów, bo nie wiem, które będą dobre, nie wiem, które będą rozmiarowo na mnie pasować, jak będą wyglądać i tak dalej. Także sobie takie trzy pary zmierzymy, a wy mi dawajcie znać, które według was są dla mnie najlepsze. Ok, te były też z wyprzedaży. Mierzymy. Dresiki wyglądają tak i wydaje mi się, że one są spoko, że one są dobre rozmiarowo. Czekajcie, włożymy tak jeszcze tutaj wszystko, że one są dobre rozmiarowo na mnie. Pokazuję wam teraz z tyłu. Może nie są jakieś luźne, ale ja też, no wiecie, ja nie chciałam, żeby one były luźne. I tutaj troszkę widać mi hip dipsy, ale generalnie o to mi chodziło, żeby były właśnie takie bardziej slim. Także tak się prezentują. Co sądzicie? I w sumie nie przeszkadzają mi te lampasy. Jak na razie powiem tak, jestem na tak. Takie są wysokości, w talii są spoko, bo mają tą szeroką gumkę. To jest bardzo takie wygodne, powiedziałabym. No to jak się układają tutaj z przodu, no to mogę je naciągnąć wyżej po prostu. O, i będzie gładziej. Ale chyba to jest tak mniej więcej to, o co mi chodziło. No, tutaj jest trochę tak luźno, widzicie? Jest taka podusia powietrzna, a tu na udach są troszkę bardziej przylegające. Ale jak na razie jestem na tak. Według mnie są spoko. Ja i tak takie rzeczy noszę do jakichś, nie wiem, dłuższych płaszczy i tak dalej. Raczej nie noszę w, tak wiecie, w ten sposób, albo tak noszę.
I tak się czuję w sumie najwygodniej i najbardziej komfortowo. Także dawajcie znać, co sądzicie. Zostawić je, czy je oddać? Obracam się, obracam się, obracam się. I idziemy dalej. No właśnie, i następny wór, i następne joggery. Takie jasne. I te już mam w rozmiarze L i one też były, z tego co pamiętam, z wyprzedaży i też 39 albo 29 zł. I tutaj już jest rozmiar L. I te mi się bardziej podobają, jeżeli chodzi o materiał. Są takie solidniejsze, trochę grubsze, nie mają właśnie tych lampasów, paneli, ale z kolei są takie gaciowe, takie szerokie, takie wiecie, luźnawe, z tego co widzę, i boję się, że będą po prostu takie na nogach za luźne, a ja bardziej wolę wersję slim. Ten kolor jest też troszkę inny, bo tamten jest taki bardziej cri, a ten jest troszkę chłodniejszy. I zobaczymy jeszcze w takim razie, co mamy tutaj w składzie. 100% bawełny z zewnątrz, czy z wewnątrz? Poczekajcie. Druga warstwa. Poczekajcie. Dobra, tak, podszewka. Okej, nie ma tutaj podszewki, no ale dobra. I druga warstwa, tutaj widzę 98% bawełny, 2 elastanu. Może chodzi o te ściągacze, które tutaj są, że tutaj jest 2% elastanu. W każdym razie, takie kolejne joggerki dopadłam, więc zobaczmy, czy te, które wcześniej widziałyście, są lepsze, czy te. Te już czuję, jeszcze nie patrzyłam, ale już czuję, że są na mnie za duże. Są takie, no... Tak jak myślałam, są takie... Trochę spodnie Alladyna, tutaj przydałby się mniejszy rozmiar, bo w pasie spoko, tutaj też wszędzie spoko leżą, ale o to jest takie, widzicie, te nogawy są takie wielgachne, to nie jest to, o co mi chodziło. I też są długie, a ja chciałam, żeby były takiej długości i takie właśnie troszkę bardziej przylegające. Także nie, te mi się nie podobają. No, widzicie, tu jest wszystko luźne. Te są fajne, bo mają kieszenie, ja zapomniałam wam powiedzieć, tamte nie mają kieszeni. Ale one są po prostu za wielkie na mnie, także daruję je sobie. W sensie, mogłabym je zostawić tak po domu, ale z drugiej strony po domu jasne spodnie, już wiem, bo mam z C&A, nie do końca są dla mnie praktyczne. Jak gotuję, robię 100 tysięcy różnych rzeczy, makijaż, zawsze czymś uciapię. Ostatnio sobie coś położyłam tutaj takiego na różowych C&A właśnie joggerach i mam taką piękną plamę okrągłą, także no nie, myślę, że te idą do zwrotu. A wy co sądzicie? Tamte się wam bardziej podobały czy te? A teraz pora na pudełeczko jeszcze, bo to tak jak powiedziałam, to nie koniec. Dzisiaj jest takie duże, mierzymy zerowe. Czekajcie, muszę to otworzyć. I mam kolejną rzecz z nowej kolekcji, która bardzo, bardzo mi się spodobała. I na modelce wygląda tak fajnie mięsisto, a tutaj troszkę mam wrażenie, że to jest chyba jednak prześwitujące i nie takie hej do przodu, jak myślałam, ale zobaczymy. To jest sukienka. To jest taka luźna, szeroka sukienka w takim stylu, jaki wiecie, lubię. Nic nie podkreślająca, mam ją w rozmiarze M i ona kosztuje chyba 89 zł. Co mi się w niej spodobało bardzo, to ten kolor właśnie taki jasny, chłodnawy. Powiedziałabym, że to jest taka może kość słoniowa troszeczkę, bo to nie jest taka czysta biel. I to mi się spodobało, że ona ma taki wzór jakby tłoczenia. Widzicie? Mam nadzieję, że lampa znowu tego nie prześwietla za bardzo. Może tak wam pokażę przy mnie bardziej. Może będzie lepiej widać. W każdym razie ma taki tłoczony wzór. I to mi się wydaje całkiem fajne. Takie troszeczkę, wiadomo, inne. I mamy rękawki, to jest chyba takie, no, do... dotąd powiedzmy, i okrągły mały dekolcik, i mam wielką nadzieję, że ona nie będzie prześwitująca, ale mam obawy, że jednak może być, bo mi się bardzo podobała zarówno na modelce, jak i teraz, jak ją wyciągnęłam. Zobaczymy jeszcze, co jest w składzie. 67 to jest poliester, 32 bawełna, 1% elastan, także tak, przewaga syntetycznych włókien niestety. No ale dobra, zobaczmy, jak wygląda. Dlaczego ja mam worek na głowie? Kiedyś robiłam taki film dawno, dawno temu o takich bardzo ciekawych trikach różnych i słuchajcie, ta sukienka ma tak wąski dekolt, że ja nie mogłam jej przełożyć, bo bym ją całą uciapała, a poza tym nawet przez głowę nie za bardzo chciała mi przejść. I żeby nie uciapać ubrań właśnie podkładem i tak dalej, makijażem, to robimy tak, jak zakładamy. I wtedy zakładamy i prześlizgujemy po prostu to po tej reklamówce ubranie. I tak, założyłam. Udało się jakoś. Widzę, że ona jest
prześwitująca i jest dosyć krótka. No ma tu poduszki? Nie, to jest metka. Jest dosyć krótka. W ogóle jak ja to teraz zdejmę z głowy? Mam nadzieję, że worek też mi się, wiecie, przyda. No, ale tak wygląda. Jest dosyć krótka, ale jest taka fajna. Aczkolwiek wolałabym, żeby była bardziej trochę przed kolano. Jest też trochę prześwitująca, ale z tego co widzę, no jest trochę prześwitująca. Kurczę, jakoś tak inaczej sobie wyobrażam. Mam ciemną bieliznę, specjalnie właśnie, żeby można było zobaczyć, czy wszystko się da założyć pod taką sukienkę. Ale ogólnie sama w sobie podoba mi się, powiem Wam. Wizualnie jest fajna, taka właśnie na wiosnę, na lato. Chociaż ten skład, tak sobie. Także tak się prezentuje. To jest to, co lubię. Tylko ta długość chyba jednak ją trochę zdyskwalifikuje, no bo tu już są moje majtki praktycznie, tu jest moja pupa. Jakbym jakiś shorty pod spód założyła, to okej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to się trochę mija już z celem tej sukienki, także albo większy rozmiar może na mnie by był lepszy, albo na kogoś niższego po prostu. Nie wiem, kurczę, z jednej strony mi się podoba, a z drugiej strony wydaje mi się, że no jest trochę za krótka po prostu. Jest za krótka w taki sposób, inaczej to powiem, bo ja noszę takie krótkie sukienki, ale ta fasonowo jest taka, że ta krótkość, ta długość krótka no nie do końca mnie przekonuje, tak jakby, wiecie. Wydaje mi się, że mogłoby być lepiej, że ona wygląda na kusą po prostu, o, taką wiecie, kusą sukienkę. Pokażę Wam jeszcze z tyłu raz, obracam się. Tu mi się wszystko podoba, jest fajne, ale długość nie za bardzo. Może zmierzę jeszcze, jak będę w Zarze, większy rozmiar. Po prostu. Idziemy dalej. Proszę się ze mnie nie śmiać, tego nie będę mierzyć. To już sobie sama przemierzę, bo ja już to zamawiałam i to oddałam. I mówiłyście, że wyglądam w tym źle. Ja też uważałam, że nie wyglądam w tym dobrze, ale zamówiłam to jeszcze raz. Nie wiem dlaczego, bo stwierdziłam, że kurczę, no jest w tym coś, co mi się podoba. Nie będę tego mierzyć. Widziałyście to już. To jest ta pomarańczowa koszula, która jest nierozpinana do końca. Taka tunika długa, dziwna, lojba. I stwierdziłam, że zamówię ją jeszcze raz, bo mi cały czas chodzi po głowie, więc ją zamówiłam. Ona chyba 29 zł kosztowała. Tak. Także Wam tylko pokazuję, jak chcecie ją zobaczyć, to do poprzedniego zarowego mierzymy. Myślę, że ona tam była chyba w poprzednim albo jeszcze wcześniejszym zarowym mierzymy. Podlinkuję Wam playlistę sieciówkowego mierzymy, to sobie znajdziecie, będzie w opisie. Także zamówiłam to jeszcze raz i nie wiem, czy to zostawię w końcu, czy to oddam, ale stwierdziłam, że za mało się sobie przyjrzałam w tym, mimo że coś było nie halo niby, ale z drugiej strony chodzi mi po głowie. Miałam w tamtym roku tak z sukienką też z Bershki, taką denimową. I w końcu, kurczę, po paru miesiącach ją z powrotem kupiłam. Także tak, to sobie jeszcze wzięłam. I trzecie, joggery. Te już nie są z wyprzedaży. To też jest z tego, co pamiętam, tak, rozmiar L i one kosztują 69,90. Znowu, ja nie wiem, czy to nie jest praktycznie to samo, co... Nie, trochę inne są, bo mają tutaj kieszenie. Co te takie bez lampasów? Takie. I kurczę, coś czuję, że te mogą być najlepsze. Jeszcze nie wiem, ale coś czuję, że te mogą być najlepsze, bo nie są takie wielkie jak te drugie. I podobają mi się. Careful Fiber. Zobaczmy jeszcze skład. 50% bawełny, 50% poliestru. Czyli mają w sumie ciulasty skład. No, ale obawiam się, że wygląd, jak tak na nie patrzę, proporcje i tak dalej, może mi się najbardziej podobać. Zobaczymy, jak będzie też z rozmiarem. Jutro otwierają galerię. Jak będziecie oglądać ten film, to już otwierają galerię. I będę czekała na to, co Wy mi powiecie i myślę, że koło wtorku, środy skoczę do galerii, ewentualnie oddać te rzeczy, które mi nie będą pasowały. Więc jeżeli na przykład te dresiki będą fajnie leżeć, w sensie będą fajne, a może rozmiar będzie za duży albo coś, to po prostu je sobie oddam i kupię w sklepie, jeżeli będą te nowsze kolekcje, a myślę, że będą mniejsze. Ale jak na razie musimy zmierzyć i zobaczyć. Okej, i dresiki numer 3. I to też jest rozmiar L. I kurczę, powiem Wam, że one chyba są najlepsze. Bo niby są tu szersze, ale nie aż tak szerokie jak te poprzednie. Na dole trochę mi szkoda, że są takie luźne, że te ściągacze nie są, wiecie, ciaśniejsze. Tu się trochę marszczą. Ale z drugiej strony już wiem, że M-ki byłyby po prostu za ciasne.
W sensie w udach i tak dalej. Tak się prezentują. Wydaje mi się, że kurczę są najlepsze z tych, co mierzę dzisiaj. Co sądzicie? A może nie? Może jednak te pierwsze? Bo to też się trochę tutaj zwijają. Ja sobie to jak zwykle zobaczę, jak będę montować ten film dla Was. Może jednak nie, może to jest jednak za duży rozmiar na mnie. Co sądzicie? No jak tak włożę łapki i sobie tu naciągnę, to spoko. Ale chyba jednak jest za duży. I znowu kolejna rzecz, którą oddam. Tak zrobimy. I jak znajdę stacjonarnie, to przymierzę rozmiar mniejszą. Znajdę idealne dresy. Na razie zostawię te pierwsze, a te dwie pary oddam i poszukam jeszcze po prostu stacjonarnie już. Tak. Także tak, idziemy dalej. Dobra, i teraz już ostatnia rzecz. Mówiłam, że będzie tego dużo. I to jest spódnica tuba dzianinowa, błękitna. Bardzo ładna, błękitna, taka Serenity, powiedziałabym, kolor, ale niestety widzę, że ona jest okrutnie cienka, taka jak bluzka. Chyba jednak z tych, bo to już jest trzecia taka spódnica, którą będę mierzyła. Pierwsza była z Medicina i ona była dosyć droga, ale bardzo fajna jakościowo. Druga była z Bershki albo Pull&Beara, chyba z Bershki. I nie podobał mi się kolor, a tu mi się podoba kolor. Widzę, że znowu jest takie fajne prążkowanie, które lubię. Natomiast ona chyba też kosztuje 19,90. O, natomiast ona też nie ma metki z tego, co widzę. Ciekawe, czy ta metka gdzieś tu jest, jakby co. Chyba nie ma. Tak, taka jest. No więc nie wiem. Wydaje mi się, że taka cienka i szmatkowata trochę. Zobaczmy, co mamy w składzie. Jak mnie denerwuje, jak wysyłają rzeczy bez metek i potem idziesz do sklepu, chcesz, nie wiem, oddać na przykład, jeżeli Ci nie pasuje, no i patrzą się na Ciebie krzywo, no bo bez metki jest, nie? Więc trochę słabo. Widzę tutaj jedną metkę tylko, bez składu. Nie, aha, jest, tylko jest zaklejony czymś. Czekajcie, 100% bawełny, tak, i tutaj mamy 100% bawełny. No zobaczymy, bo może ona nie będzie jakaś przeźroczysta, prześwitująca, może akurat będzie fajnie leżeć i będzie taka, wiecie, akurat na wiosnę, no, także mierzymy. Dobra, to teraz ta spódniczka, założyłam ją do tej koszuli też, jak widać bardzo lubię tą koszulę. I teraz patrzymy, wiecie co, ona jest spoczy. Niby jest cienka, ale widzę, że ona nie prześwituje raczej. Jest taka luźniejsza, nie wyprasowałam jej, no bo ja nie prasuję oczywiście rzeczy, które nie wiem, czy zostawię. No tak jakbym poszła do sklepu, wzięła zbieszczaka i wyprasowała, zanim założę. To byłoby dziwne co najmniej, nie? No, także tak się prezentuje. Zobaczmy jeszcze z tyłu. Też nie jest prześwitująca. Fajna jest, spoko jest. Nie jest, szczerze to się nie spodziewałam, jak ją tak wyciągnęłam. Że będzie taka fajna, taka chill po prostu luźna w ten sposób. No i taka lekka jest, przyjemna do noszenia. Może ten też jest trochę tam prześwitująca, ale w tym momencie tego nie widzę. Bardzo podoba mi się kolor i bardzo mi się podoba, że ona jest taka właśnie lekka. Wiecie, to jest, jak ją założyłam, to poczułam, że to jest taka rzecz, po którą się sięga. Wiecie, jak chcecie gdzieś szybko wyjść, to bierzecie taką swoją ulubioną, lekką rzecz, wygodną, przyjemną i tak dalej. Właśnie coś takiego poczułam, jak ją założyłam, a nie spodziewałam się tego. Przyznam się szczerze, że jak zobaczyłam ten brak metki i że to jest takie cienkie i w ogóle, to takie poczułam, nie chcę tego, ale jak założyłam, to poczułam się w tym po prostu bardzo, bardzo fajnie. Także ja ją zostawię, po prostu. Właśnie tak, na wiosnę do sneakerów, jakichś adidasków czy coś w tym stylu, do jakiejś kapanki, do płaszczyka, kurteczki, będzie jak znalazł. Także to by było na tyle, to były wszystkie rzeczy. I co? Co Wam się najbardziej podobało, co Wam się najmniej podobało, dajcie znać. Powiem Wam, że w międzyczasie zmierzyłam sobie jeszcze tą pomarańczową koszulę i sobie ją zostawię. Tą, która mi się nie podobała wcześniej. Nie wiem, wiecie, czasem jest też tak w tych sieciówkach zdarza też, że każdy egzemplarz jest inaczej odszyty, ale no nie będę Wam tego pokazywać, bo nie chcę Was, wiecie, dręczyć tym, co już widziałyście na mnie. W każdym razie na pewno na Instagramie w którymś momencie się Wam w tym pokażę, będę w tym chodzić, bo jednak mi się podoba. Tak. I zostaje też ta spódniczka, na razie zostaje też pierwsze jogerki zostają i zostaje chyba ta żółta koszula i cekinowa spódnica, się zastanawiam. Wezmę ją ze sobą, jak będę jechała do galerii i jeżeli znajdę M-kę, uda mi się upolować M-kę, to tą oddam, a wezmę sobie M-kę, jeżeli będzie dobra. A jeżeli nie, no to się jeszcze zastanowię i może mi się na stronie uda mniejszy rozmiar upolować. W każdym razie, tak,
Z tego jestem o dziwo bardzo zadowolona. To nie wygląda jakoś tak totalnie prestiżowo, powiem Wam, ale jest fajne po prostu. Także mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!